So I guess I gotta stay, no. Hey. Cicho nie nagrywaj mnie. Ja zaraz kopnę cię. Marcel? A mama odnalazła tego pada. Okazało się, że był jeden pad, nowy, bo ja ostatnio mówiłem, że tak. Tego, że tego zepsułem. Przycisk. I dalej ty nie kupujesz nowego pada. Co? Nie kupujesz nowego pada. Nie, nie kupuję, a miałem kupić. Nie kupujesz pada, bo ty będziesz wydawał tyle pieniędzy na to. I ten, ten naprawiłem, troszkę chodzi on. Okay, ale ten pad jest mój od... Ile mam serii z X-a? Nie wiem. No około wtedy, kiedy on wyszedł, czyli z rok wyszedł? Nie, w grudniu chyba kupiłem, no. Tak? No to wtedy. I to on nawet w ogóle nic się nie zepsuło, nie ma żadnej ryski. A tata to już zepsuł jednego pada, drugiego pada i zaraz będzie chciał już kupić trzeciego. Już chciał kupić trzeciego. A ja i ty mówię, ty nigdy tym masz nie grać. To masz zakaz na zawsze. Never. Okej? Okay? Okej. Okay. Zobacz, teraz będzie w piłkę można grać. Trawa ścięta. Odprowadzi się do szkoły. Do klasy? Chcesz, żebym cię ubrał? Co? Założyć ci buciki? Mhm. Co? Tylko jest jeden problem. Jaki problem? A ty nie masz butów. Masz but. A, zresztą możesz sobie to mówić. Masz buty? Nie, jest jeden problem. Muszę wyjąć... A wy w szkole chodzicie w maseczkach? Czekaj, wyłączyłam telefon. W maseczkach chodzicie? No w klasie wiadomo, że nie, ale na przerwach. Czyli na przerwach maseczki w klasie już nie potrzeba. Dokładnie. Idę do pracy, wziąłem tylko w rękę spodenki i koszulkę, bo torbę mam sportową właśnie w pracy. No i dzisiaj przez cały dzień czytam o sytuacji Polaków w grupie po wczorajszym meczu. I witam cię w tym nowym, pięknym dniu i chciałbym powiedzieć, że Polacy, nic się nie stało. I z reguły nawet jak były porażki, to gdzieś tam przymykałem oko, ale po prostu to, co zobaczyłem w pierwszej połowie, że nie oddaliśmy żadnego strzału, to woła o pomstę do nieba. Naprawdę, to jest tragedia, to jest po prostu fatalnie. Nie wiem, czy z Hiszpanią coś zrobimy, czy cokolwiek zrobimy, czy ze Szwecją coś zrobimy, czy w ogóle jest jakikolwiek sens dalszej rozmowy na temat naszego udziału na euro. Po prostu tragedia. Tragedia. Okazuje się, że w torbie też miałem jakieś koszulki i tak dalej, skarpetki na zmianę, ale nie mam ręcznika, więc będę musiał się obejść bez niego. Jeszcze tylko wodę. Dobra, trochę jestem zapuszczony, ale może do końca wakacji będę wyglądać jakoś. Ale numer, okazało się, że mam tylko jednego buta, takiego na siłownię. Na szczęście miałem w torbie buty halówki do piłki nożnej, no i muszę je założyć. Pytanie jest takie, gdzie mam drugiego buta? No i dobrze, wróciłem na siłownię, nie wiem jak będę często chodzić. Może teraz, kiedy już w zasadzie piłka pomału się kończy, to zacznę właśnie wracać i będę trenować na siłowni częściej. No, zobaczymy. Pierwszy raz dzisiaj. Znaczy, pierwszy raz po przerwie. Okazało się, że w maju miałem ściągnięte pieniądze z karty i w czerwcu już mogłem też chodzić. A dzisiaj mamy które połowy? 15. I teraz wziąłem sobie jeszcze chińszczyznę. Oglądam konferencję. Gdzie jest Krechowiak? Czas na kawę. Zatroszczyłem się dzisiaj o żonę i kupiłem taką oto słodycz do kawki. Po siłowni. A jeszcze wszedłem na loda. Kupiłem sobie loda. Paczek nie odebrałem. Ja pierniczę. I przychodziłem koło paczkomatu. Zamyślony jestem. Przychodziłem koło paczkomatu, miałem Kasię odebrać paczki. I wysłała mi kod do odebrania i nie odebrałem. Kasia mówi, dlaczego mam takie skarpetki zafarbowane? Tutaj widać chyba, tak? I tutaj... Odpowiedź jest taka, że były w torbie. One chyba nigdy nie były używane. Jednówki chyba kupiłem. Były w torbie sportowej, która była w pracy. A w tej torbie wylał się płyn do tego, pod prysznic. I po prostu od tego zafarbowało. Nie urzekła cię? Myślę, że jak się wrzuci do pralki, to powinny być później białe. Tak mi się wydaje. A nie miałem innych, więc musiałem te założyć. Kasia mnie zmusiła do pójścia do galerii, a później tam mamy paczkomat, odbierzemy, a kiwa Marcelowi, bo gdzieś tam jest z kumplami na lotach czy gdzieś tam. Co? Ale ja się boję, żebyś ty poszedł na rower. Ty nie jesteś na rowerze w ogóle. Milo idzie na rower.
Coś niesamowitego. A możesz mi go wyciągnąć? Nie. A tu umiesz chociaż otworzyć? Umiem. Nie, nie umiem. Dobra, zobaczymy, jak Miłosz sobie poradzi na rowerze. No, czekaj, uwaga. Pierwsza jazda na rowerze. Zobacz, ale to pyszełko jest za duże. No już obniżyłem ci. No obniż mi to, co ty ze mnie robisz? No obniż mi to. Umiesz, pokaż, umiesz jeździć. A na jednym kole? Na jednym kole nie umiem. Umiem nawet bez jednej ręki, patrz. Nie, dobra, tak serio, no po prostu jadę. Mogę rzucić tytuł pierwszy raz na rowerze? Nie. Znaczy możesz, nie, no nie. Bo to nie jest pierwszy raz, to jest clickbait wielki. To będzie clickbait. To są amorki. Co? To są amortyzacje? No jest, pierwsza klasa. Dobra. Tu masz, nie, no już mówię. Miałem zrobić osobny odcinek o tym, nie wiem jaki dać tytuł, czy rower Miłosz na rowerze. To jest rower pożyczony od Miłosza Chrzestnego, czyli mojego brata. Ale kupię go od niego. Co, kupisz rower? Nie, kupuję sobie swój rower, no. Jaki? Dzisiaj jak byłem na siłowni, to słuchałem, to jest godzina czasu, słuchałem właśnie tego materiału i tutaj co mi się podoba. Ludzie się oburzyli, ponieważ wiadomo, społeczeństwo jest, tam gdzie jest poprawność polityczna, to społeczeństwo staje się hipokrytami, tak? Czyli głosi jakieś tezy, oburza się wyuczonymi reakcjami, mimo że wcale w głębi w to nie wierzy. Więc ojej, oni sprzedają tylko ładnym, zbanować. I ludzie odwrócili się od marki Abercrombie & Fitch, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby nie dyskryminować kobiet, żeby nie dyskryminować biednych, żeby nie dyskryminować ciemnoskórych, żeby nie dyskryminować gejów. Chodzi o to w poprawności politycznej, żeby mówić, że się ich nie dyskryminuje. Bo prawdziwa niedyskryminacja to nie jest tam, gdzie jest poprawność polityczna. Nie, nie, nie. Prawdziwa niedyskryminacja jest w sercu, w tym, że jesteś po prostu fajnym człowiekiem i życzysz innym wolności. Tam, gdzie jest poprawność polityczna, pseudoidealizm, tworzenie idei, to tam zawsze jest fałszerstwo, hipokryzja i podłość. To jest to, co ja zawsze mówię i mam nadzieję, że cenisz to we mnie, że jestem szczery i nie robię, chociaż nie wiem, czy nie muszę się tego nauczyć, poprawności politycznej, czyli żeby mówić tak, żeby innych nie urazić. Ale to już jest kwestia charakteru pewnie. Że są rzeczy, których się nie mówi. No i tyle. Czy to czasem boli? Czasem tak, czasem trzeba ugryźć się w język. A teraz fotografia, a ty robisz sobie zdjęcie, żeby sprawdzić jak wyglądają stopy? A w lustrze jak nie, inaczej nie, wygląda? Nie, wysyłam koleżance. A, wysyłam. Czy nie chcę kupić? Bo co, złe kupiłaś? Za duże są. A, tylko ty wysyłkowo kupiłaś. No. A, i dlatego, dobra. Ja to co zauważyłem u Kasi i w sumie mega, wiesz co, Kasia, to tak bardzo cenię to, że ty nie odsyłasz i nie wymieniasz, tylko kombinujesz, żeby sprzedać komuś. Czasami. No zdarzyło się, co ja wysyłałem chyba kiedyś tam, tak? Mhm. No dobrze, no, ale wiesz, chodzi o to, że z reguły kombinujesz, żeby gdzieś tam komuś innemu sprzedać, żeby nie odsyłać jakby do firmy. A chyba Nike, chyba, muszę zaraz to sprawdzić, a nie, bo ty kupujesz zawsze, ty zawsze płacisz. A ostatnio przeczytałem, że firma Nike nie ma za pobraniem zakupów, czyli trzeba zapłacić, żeby wysłali towar. Czy to oznacza, że wprowadzają coś nowego, że rynek się zmieni i trzeba będzie najpierw zapłacić? Faktycznie nie mogę znaleźć opcji za pobraniem, tylko od razu jest płatność kartą. Artykuł jest z 14 maja 2021 roku i średnio jedynie 29% polskich konsumentów zwraca towar. Ja pamiętam kiedyś Zalando, tylko już nie mogę znaleźć nowych danych. W Zalando było ponad połowę zwrotów. A w Niemczech, u naszych zachodnich sąsiadów, co drugi klient odsyła paczkę do sklepu. Nie wiem, czy to się zmieni, czy też nie. Dziękuję Tobie za oglądanie. Zostaw łapeczkę w górę i pamiętaj, rower jest pożyczony. Ja, Miłosz, ten, Mariusz mi pożyczył rower, ale jak Miłosz się dowiedział wczoraj, jak podjechałem na skatepark, to mówi, to my mamy rower. Ja mówię, stary, już mamy z miesiąc czasu ten rower. Tylko po prostu nim nie jeździłem, a Mariusz ma kontuzję, więc nie jeździ. I teraz myślę, że Miłosz będzie sobie właśnie często z niego korzystać. Dzięki za oglądanie i cześć.